Każdy, kto wsiada w upał do zaparkowanego w pełnym słońcu samochodu, wie, jak jest w środku. Wtedy w Kaliszu było 30 stopni w cieniu, w aucie musiało być jak w piekarniku. Leżące bez ruchu na tylnym siedzeniu zwierzę zaniepokoiło przechodniów. Pies praktycznie był na skraju wyczerpania. Gdy wezwani na miejsce strażacy wybili szybę w aucie i wyciągnęli z tylnego siedzenia nieprzytomnego psa, aż parzył w ręce. Od razu podali temu pieskowi tlen medyczny i próbowali go schładzać wodą, ręcznikiem z wodą. Stan bezpośrednio zagrażający życiu psa to 43 stopnie Celsjusza. Doberman miał 42,9. Przy takiej temperaturze zaczynają uszkadzać się białka. To prowadzi do totalnej destabilizacji całego organizmu. I choć w klinice weterynaryjnej lekarze walczyli i robili co mogli, nie udało się. Następowały takie reakcje obrzękowe dotyczące nie tylko przewodu pokarmowego, ale również mózgu, układu nerwowego. 26-letni właściciel psa pojawił się przy swoim samochodzie podczas akcji ratowniczej. Był tak pijany, że nie był w stanie wytłumaczyć, dlaczego zostawił psa bez wody, bez powietrza, bez opieki. Usłyszał zarzut znęcania się ze szczególnym okrucieństwem, groził mu kara do lat 5. Prokurator zastosował wobec mężczyzny dozór policyjny oraz zakaz posiadania wszelkich zwierząt. Kolejne fale upałów przed nami, stąd apele i służb, i obrońców praw zwierząt, by zachować szczególną czujność. One nie obronią się same, ani w nagrzanym samochodzie, ani na łańcuchu w miejscu, w którym nie ma cienia. Nie bój się. System chłodzenia u psa sprowadza się do ziajania. Gruczoły potowe znajdują się jedynie na opuszkach łap. Dlatego spacer po rozgrzanym betonie to też będzie dla psa niezawiniona kara. Bardzo ważnym jest, aby nie chodzić na długie spacera, jeżeli już to szukać drzew, szukać cienia. Bardzo trzeba uważać na zwierzęta brachycefaliczne, czyli tak zwane krótkopyskie, czyli na przykład mopsy czy buldożki francuskie, które w tym czasie mają najgorsze problemy. Jak już się zacznie coś na naszych oczach, to działać, nie bać się. Wybić szybę, pomóc takiej osobie znajdującej się w środku, czy takiemu zwierzęciu, które znajduje się w środku. Taka nasza szybka, błyskawiczna reakcja może uratować życie. Woda w upały dla nich jest tak samo ważna jak dla nas. Muszą dużo pić i pełną miskę mieć pod nosem zawsze. Marzanna Zielińska, Fakty.